O co chodzi z tym krzewem winnym, że Jezus się do niego porównuje? Po pierwsze, on jest zależny od Boga, bo Bóg jest ogrodnikiem, który go uprawia. My jesteśmy jego latoroślami. Chodzi o to, abyśmy przynosili owoc. A kiedy będziemy przynosili owoce? I w ogóle, co to znaczy przynosić owoce? Przede wszystkim my musimy trwać przy Jezusie, bo sami z siebie owocu nie przyniesiemy. Pomaga nam w tym oczyszczanie nas przez słuchanie bądź czytanie Słowa Bożego. Bez Jezusa usychamy, bo przecież On jest krzewem, z którego czerpiemy soki jako latorośle. Owoc obfity to bycie uczniem. Jezus chce, abyśmy podobnie myśleli i zachowywali się tak jak On. Ale o co chodzi? Oczywiście chodzi o miłość. Ale nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A jeśli będziemy prosić o cokolwiek z miłością, wiarą i cierpliwością, to nam się spełni.